witam wszystkich zgromadzonych, aby uczcić pamięć księdza Jerzego Popiełuszki, 39. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Zgromadziliśmy się w pierwszej części wokół pomnika, który przypomina nam o jego heroizmie, ale przede wszystkim zaprasza nas do tego, abyśmy zechcieli pójść drogą, którą poszedł on, a była to droga miłości Boga i człowieka. Pomódlmy się w intencji naszej ojczyzny słowami księdza Jerzego. Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie, pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Zapraszam delegację do składania kwiatów. Ja tutaj składam delegat pana senatora Wiesława Dobrzowskiego.